Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku z tej strony Tomek. Jesteśmy w moim pokoju, który nigdy nie był tak czysty jak dzisiaj. Chociaż tak jest brudny. No dobra, był. To przez ostatnie pół roku nigdy. Przez ostatnie pół roku nie był, ani razu. Był, tak bo świętowałam sobą jakiś czas temu. No to przez ostatnie 3 miesiące. W każdym razie, mordeczki, jesteśmy w moim pokoju i będziemy dzisiaj, moi kochani, zakrywali tatuaże za pomocą Dermakolu. Tak, film studio, make-up, cover. I to jest ponoć takie mocne, że szok. Sprawdzaliśmy też w sklepie. I to jest w ogóle właśnie do, tak, film studio, make-up, cover. Tak, jak na przykład chcesz komuś właśnie coś zakryć, no to najlepiej tym, bo to jest bardzo, bardzo mocno kryjące. Mamy część dziewczyny, które zajmują się makijażami. Używają ich właśnie jak potrzebują coś takiego zrobić. Wow. No i mamy 5 takich, mam nadzieję, że w ogóle starczy i będziemy zakrywać dzisiaj wszystkie moje tatuaże, także jak już je zakryjemy, zejdę na dół i będzie reakcja ekipy na to, bo bez tatuaży właśnie. Bo czy wy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak ja wyglądam bez tatuaży, a nie macie moich zdjęć, jak nie wiem, ani jednego tatuażu? Nie ma żadnego mojego zdjęcia publicznie jakiegoś takiego, gdzie widać faktycznie moje ciało bez tatuaży, bo gdzieś tam jak jestem w ubraniu, no to już mogłem mieć rękę czy coś, nie? Ale najpierw subskrybujcie kanał, moi kochani, żeby cię na bieżąco z materiałami wydmuchała mi przycisk. Nie zdążył chyba nawet zrobić szary, a mam nadzieję, że zdążył. A mam nadzieję, że wy kliknęliście i jest szary guzik. No, to co? Możecie jeszcze wbić do nas oczywiście na Instagramki i też będzie nam miło, fajnie i kolorowo. A my zaczynajmy, co? Zaczynajmy. No, tak, zaczynamy. I ja bym na pierwszy ogień zaczęła od czegoś prostego. W sensie od czegoś... No dobra, niech no, się będzie. Zobaczymy, pokażemy na kamerze, tej drugiej oczywiście, na Zoomie, jak to wygląda, tak? Dobra. Dawaj, dużo. Dużo smrodzio. A na przykład wydaje mi się, że dużo tego dawać bardzo teraz. No, też mi się tak wydaje. No, bardzo dużo musisz... Ale to teraz to jest właśnie... tak mały tatuażyk, że... Właśnie nie sądziłam, że to będzie... Kurde, no i masz białą plamę na tym. Dobra, no to teraz... Dużo dawać, nie? Ale właśnie wydaje mi się, że jakbym dała o wiele mniej, to by tego nie przykryło. Nie, no, wydaje mi się, że... Poczekaj, będziemy robić tak. Dobrze przykryć. Popatrz. Widzisz? Już odkrywa trochę, nie? No właśnie, więc o tym mówię, tego musi być. To ja po prostu muszę być cały w tym fluidzie. Dobra, to jest dobra metoda, widzisz? Naokoło rozetrzemy. Naokoło i przez to jest ten kolor dookoła nogi. No i jest git kolor nogi i teraz dołożymy... I noga tak, że nie wygląda, nie? Tak, dołożymy na samą dziarę. Jest to ręka, moja ręka musi być po prostu cała taką grubą warstwą zrobiona, bo inaczej nie uzyskasz efektu, nie? Pierwszy tatuaż mamy zakryty. Jest taki no w 85% zakryty. Z daleka nie widać, z bliska trochę. Myślę, widać, że nawet 95%. No widać, to widać taki zielonkawy się zrobił. Inaczej to na świecie ta skóra wygląda jak miał ogoloną. Serio? No wygląda miał troszkę tak wygląda. Nie no, fryz jeszcze będzie łatwy. Na fryzie tak nie rosną włosy. Wydaje nie? mi się tak, że sangria będzie dużo trudniejsza. Na fryzie nie rosną włosy, nie? Wydaje mi się, że sangria będzie trudniejsza, bo jest tam więcej po prostu czarnych włosów, wiesz? Golimy, no nie ma. No, nie... O Jezu, zielony fryz. Zielony fryz, ale to musimy golić. Jezus, mam nadzieję, że w takim razie ułatwi nam to zakrycie tego, bo tatuaż fryz jest bardzo czarny. Ogólnie moje tatuaże są trochę czarne. Troszeczkę. Zobacz, jak fryz został zakryty. Pokaż, Jodules. Nie ma fryza. Widzisz to? Bo ja nie widzę. W ogóle. Genialnie. No fryza nie ma, nie widać fryza. No jest git. Ej, powinniśmy kiedyś się... Stanowię do kamery. Słyszysz, powinniśmy cali się tym zakryć i iść kiedyś, nie wiem, do naszej babci na obiad. W sensie mojej lub twojej. Nie no, a tak serio to myślałam. Sprankować rodziców swoich na przykład, czy tam rodzinę? Że nie masz tatuażnego? Rodzice to nie uwierzą, ale babcie... Ale babcia mogła przyjść... Easy. Jak to się stało? Gdzie nie masz tatuaże? No nie opiera się o to. No i niestety, po ubraniach. No troszeczkę tylko. Szczerze wygląda po prostu jakby zgonił włosy, a nie jakby coś było zakryte. To co, to? Tak, zróbmy cycka, no. Czekałem z tym odcinkiem, to już ten pomysł był, zanim zrobiłem szyję, ale pojedzie... Okaże, że jeden wystarczy. Kupiliśmy 5, jeden kosztuje 35 zł. Najpierw kupiliśmy 3 i stwierdziliśmy, nie, może nie wystarczyć, weźmy jeszcze 2 dla pewności. Znaczy, no, stwierdziliśmy, że... Uważaj, bo już widzisz, brudę cię cały czas. O nie! O, cycuszka! Ciągaj, ja wiem, że go tu nie ma. Nie, ja się nie wstydzę swojego brzucha, ja go jeszcze kiedyś zrzucę. Ups! Sutka, nie chcemy zakamuflować. Nie chcemy, bo on musi się odklejać. Kamerze wyglądasz, jakbyś wyglądał pierwszy raz z plastiku. O nie. No teraz tak to wygląda, jak z plastiku. Ken. No, jak Ken. Chłopie. Gdzie są moje tatuaże? Chłopie. Jak tam zejdę, niesamowite. To do Jodza było to chłopie. A. Nie, bo ja czasami mówię teraz do Marioli chłopie, niechcący. Tak. No, ale to tak jest, jak cały czas mówisz chłopie. No i później siedzi ze mną. No chłopie. To opowiadam jakąś historię, żwawo, tak, energicznie i nagle... No i chłopie. No. No będzie zabawnie, nie ukrywam, jak zejdę na dół, chłopaki mnie zobaczą, to padną na... Na co? Na cyce. Żebyś tylko ty na swoje nie Ale mamy tutaj memiczny ten odcinek, nie? Cały czas gadamy do siebie, jakbyśmy... Nie słyszałeś mojego żartu. Żebym ja nie padł na swoje? Mhm.
Bo ubrudzę podłogę. Dokładnie. No i dawaj, szybko. Dobra, zacznijmy od twojego kodu. Kodu, ty nie działa. To teraz już na pewno nie będę działał. Tak, ty bardziej to działa, no. Tak. Jak teraz nie... I teraz możesz dawać, żeby po prostu nie było. Teraz nie działał, to teraz nie będzie działał jeszcze bardziej. Muszę pokazać efekt tego zakrycia, bo chyba się całkiem dobrze. Tak mi się wydaje, co myślisz dobrze. A masz plecy ogromne. No nie, jest na siłowni. Zrobię sobie kontuzję ręki, ale to nie zmienia nic, bo zapoczynam się na jednej, nie? Cały czas ćwiczę. Pompki też na jednej. Cały czas ćwiczę, żeby po prostu walczę o formę każdego dnia, tak? Walczę o lepsze jutro. Wybierz sobie chupa chupsowy napój z Wietnamu. Otworzysz mi? Chciałem testować pierwszy, czy nie umrzesz, jak wbierz. Śmieszne, nie? Dużo? Chcesz napić? Jak się napijesz, to od razu będziesz ci się ośmiać. Ale mamy cię humorki, tak? Róża wiatrów, twoją pierwszą dziarkę. Tak, to mój pierwszy tatuaż. Ten tatuaż to mój pierwszy tatuaż ever. Także wydaje mi się, że w ogóle miejsce... Sorry, że zaczęliśmy mówić o tym w tym momencie. Wydaje mi się, że to miejsce w ogóle na przykład jak żebra. Jak na przykład nie jesteście pewni, ale chcecie faktycznie jakiś tatuaż, to zrobicie sobie właśnie na żebra. Może troszkę boleć, ale przynajmniej poczujecie od razu taki ból tatuażu, taki mocny, a nie jakiś tam malutki malunek na ręce czy nodze, bo to w ogóle nie boli. Więc będziecie wiedzieli, z czym to się je, no i też takie miejsce ukryte trochę. Tu jeszcze będziemy poprawiać, będziemy... Co dalej? Na koniec będziemy wyrównywać kolorystykę. Ja teraz będę tak stał. Ej, mam wrażenie, że będziesz tak taką kulą białą. Nie wiem dlaczego, ale tak... No bo tak muszę stać jak wyglądasz teraz tak zwyczajnie, tak? Nie ma czasu na... Dobrze, że kupiliśmy 5 tubek. No to ręka. Dobrze, że kupiliśmy 5 tubek, nie? No. Bo już czwartą kończymy. Głowa do góry. Nie tak. Dobra, muszę się napić coli. Jakiej coli? Nic cola? Chupa chups. A, myślałam, że to jest cola. Napój chupa chups. Myślałam, że to jest... Ej, dobra, mózg mi się zlegował, myślałam, że to jest cola o smaku chupa chupsa. To jest chupa chups, napój gazowany o smaku winogronowym. Uwaga, naturalny aromat winogronowy. Wygadnijcie, ile procent jest go. Wygadnij, Jojo? 3,5. Jojo powiedział 3,5%. No to ja mówię... 8. Uwaga, odpowiedź was zadziwi. 0,17. O kurde. No dobra, dawaj Jojo. Musisz iść tam. Musisz iść tam, Jojo. Niech. Wszyscy zamkną oczy, co są na dole. Jak spotkasz kogoś po drodze, to powiedz, że może, żeby zszedł na dół. Słuchajcie, prośba od trąby, żebyście na chwilę zamknęli oczy wszyscy. Ja nie muszę. On tu się mógł przedostać. Dobra. Bezpiecznie. Ja zamykam, no. Wy musicie, ale ja nie muszę pojechać na to. Bąk? Puścił bąka? Nie. Dobra, ale co to za bąk? Dobra, trąba, widzę węża, pokaż go. Najpierw nie robaka, to był błąd. Wiertarka? O lol. Serio? Nie. Każdy, co to za przedmiot po głosie? Wiertarka. Liszczarka. Dobra, panowie. Cicho. Kur. Dobra, panowie. Domofon. Ale oni są wszędzie. Teraz nie wiem, gdzie... Nie wiem, jak stanąć, koło Georgia. Nie wiem, jak stanąć. Dobra, tu muszę stanąć, no. Georgia. Reaction people. Dobra, panowie. Przez ostatnią godzinę prawie robiłem sobie swoim ciałem i jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jak bym wyglądał bez tatuaży, to wygląda właśnie tak. O kurde, Ramos! Dziewczynko! Dziewczynko! Co? Trąbeczko! A czemu? Bo usunął wszystkie. Zamalowałeś? Nie! Ale dziwnie! Ja jeszcze się nie widziałem. W niektórych miejscach ciężko jest zakryć. I też... A, ale stąd nie widać, ale stąd już widać. No, się krótszy jak jest. Ej, lepiej dzierami jednak, serio. Ej, nie no, w sumie to tak samo. Ej, ale trochę tak samo. Ej, też przez sekundę tak mi przeszło przez myśl, że trochę tak samo, ale jednak... Trochę tak samo. Tam widać, masz ciemniejszą rękę trochę. Lewo masz ciemniejszą. Dobra, już tam Krzychu, weź strażniku, kopię. Nie, dobrze wygląda, nie? Czy jest dobrze zakryta? Ja jeszcze mówię, nie. Ej, nie, szczerze? Dla mnie tak samo. Nie jest pomaziane jakimś. Podobnie, ale takie coś, jakbyś na przykład miał takiego trąbę, żebyś tak przeszedł i byś nic nie wiedział, to mogłoby być coś takiego, że przez 5 sekund nie widzisz różnicy. A ja bym nie, ja jak trąbę przeszedł, nie zobaczyłbym. Jak dlatego, że ma ten wąsik i tą brudkę i dlatego nas ma. A pokaż z tyłu. Zapuszczam wąsy i brudkę, bo ktoś nie może nam dojść. O, tu widać. Widać, no. Widać. No, ogólnie ciężko, no bo to robi się takie zielone. I co to, jak się umyjesz, to jak się umyjesz, to teraz będzie widać z powrotem? To jest zmywalne takie, że pod wodą? Nie umyjesz teraz. Nie, no teraz to jest podkład, więc trzeba... No, to co, co dziewczyny? To ja nigdy nie rozumiem, czemu to jest podkład, jak to powinien być nakład. Bo to się kładzie na coś, nie? Kładzie pod coś. A właśnie, jakbyś nie był wypudrowany jakoś dobrze, to nie działałoby lepiej? No, tylko, no wiesz, jak jest. Ja się opalić podobno na to. Ale teraz wyglądasz, chłopie, jak taki lamus do bicia, nie? No, wcześniej, jak miałeś te... To już wiesz, jak ty wyglądasz za to.
No wiesz co? Ja bym nie zauważył, nie zobaczył różnicy. To jest tak jak przychodzi twoja dziewczyna i zmienia coś z włosami. Tak patrzysz na nią, no i dla ciebie jest wszystko git, nie? A pod koniec dnia powie spina, bo ma inny kolor, a ty nie zauważyłeś, nie? Masz taką nie zauważyłeś, że miała tatuaży? Tak, tak macie? Nie zauważyłeś, że miała tatuaży? Ja mógł nie zauważyć. Także teraz będzie fajna zabawa z tym, żeby to zmyć. No wyglądam troszkę mam plastikowy, ale wygląda to git. Tym, w ogóle tutaj w tym świetle, bo tam z lampami. O, Kasiu, no ale się zastanowił. No nie, no jak wiem, że włosy. Mamy loczki? Znaczy w sensie te fale, przepraszam, masz fale, a ja nie mam tatuaży, nawet nie zauważyłaś. Nie. Nie zauważyła! Nie zauważyła! 10 sekund rozmowy, patrzycie? Wszystko jest w porządku. A ja mam na niego, że zauważył inny kolor włosów, a on nie ma żadnych tatuaży. Ej, ja... Jestem brzydko wygląda, że jest tatuaży. Dziwne, nie? Dziwne, nie? Ale jak to zrobiłeś? Dermaku, taki podkład, mocno kryje. Mocno, nie? I to w ogóle nie widać, że ty to masz aż jakoś... Tu jest fajne światło. Tam jest jaśniej, więc tam bardziej widać, że wiesz, że coś tam mam. Ale tu? Stos. No nie? Fajne ma włosy, nie? Fajne ma włosy, nie? Ale co wyciście? Ale nie, masz problem, masz faktycznie. No. Ale masz fajne teraz. Mega, tak. Mega fajne ma. Tak, mega tak, długo jest sobie ty masz na brodę. Mega fajne włosy, nie? Mega fajne włosy, nie? Co ty masz za brodę? Ale w ogóle masz fajne włosy. No fajne, no. Zauważyłeś coś, czy nie? No. Co ty jesteś kłębo na finę? Zmieniam wizerunek, bo dzisiaj tak chodzę cały czas. Bardziej się zdziwiłam to, że masz taką brodę długą. Co to się wylało? Czy tak, brodę mam, teraz się bardziej odkleja ta broda, bo mam jasną dookoła tą. Bardziej mam dziwna tą brodą, pierwsze co zauważyłam, ale też pierwsze. Jezu! Dobra, to nie reakcja na moje tatuaże, tylko reakcja na falę Kasi. Nie, sorry, ale nie, kurde. Dziwnie jest. Teraz głoś programu, moi kochani, czyli zmywanie. Głoś programu. Albo raczej końcówka programu. Dobra, sprawdzamy. Zmyj klatę najpierw. To pokażemy na początek. Dobra, uwaga. Jak już zmyjemy, to pokażemy jeszcze jak zmyjemy. Przejdziesz i zejdzie ten podkład razem z tatuażem. Nie będzie takie proste. Wow. Nie będzie proste. Jak kozacko wygląda właśnie, jakbyś miał teraz takie tylko, wiesz, kawałki. Tak, takie kawałki na tatuaży, nie? Tatuaży, nie? No. Pod skóry. Dobra, to jest. No i widzicie. To jest dwa razy przetarte. Dwa razy przetarte. No parę razy przetarte, jest już git. Dobra, to co? Mi się wydaje, że to jest będzie fajna ucineczka. Strasznie się nie z tego zmywać. Ale musisz. Ja ewentualnie mogę też, to dotykam cię tutaj. Ja ewentualnie mogę też sobie zmywać, ale to będę ci trochę przeszkadzał. Więc chyba szybciej będzie, jak ty to zrobisz. W każdym razie, mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie oczywiście kanał, guzik macie na paluszku, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. No i co? No i my się będziemy żegnać. Schodzi, więc tatuaże dalej będę miał. Pozostaję w wersji z tatuażami. Bo mi się po prostu podobają. Ale fajnie było zobaczyć, jakbym wyglądał bez. Mam nadzieję, że się podobało, tak jak mówię. I co? Trzymajcie się. I do następnego odcinka, moi kochani. Hello!